Cześć jestem, to jest kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Narysowany obok odcinek ma długość 1 cala. Skonstruuj odcinek długości trzy czwarte cala. Ok. No to najpierw zaznaczamy sobie prostą, a na niej odcinek A. Następnie za pomocą cyrkla odmierzamy. Długość narysowanego w podręczniku odcinka tego jednego cala, i wbijamy w to miejsce nasz cyrkiel, i kreślimy łuk. W tym miejscu mamy punkt B teraz. I to jest ten nasz cały cal. Następnie znów wbijamy tutaj cyrkiel. Ale zmniejszamy jego rozwartość tak, żeby to było więcej niż pół, i kreślimy górę i dół. Następnie wbijamy tutaj do tego B. Jest góra, dół. I zaznaczamy sobie środek tego odcinka. Czyli mamy teraz tutaj jedną, drugą i jedną, drugą. Potrzebujemy się doliczyć na 4, więc bierzemy albo tutaj ten na lewo, albo tutaj ten na prawo odcinek. Jest to totalnie obojętne. I znów tutaj wbijamy cyrkiel więcej niż pół, góra i dół. Z tej strony również tą samą rozwartością cyrkla. I tworzy nam się tutaj odcinek, który tworzy nam połowę z połowy. To teraz ten punkt to będzie punkt C, a ten punkt nazwiemy sobie punktem D. To tutaj mamy jedną drugą, czyli 0,5, jak kto woli. A tutaj mamy połowę podzieloną na pół, czyli ten fragment jest 1 czwarta, drugi jest 1 czwarta. Zatem odcinek BD. to trzy czwarte cala. Bo tutaj mamy jedną, drugą cala. A ten fragment to jedna czwarta cala. Łącznie, trzy czwarte. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.